No i znowu jesteśmy na Kociewiu. Tym razem jesteśmy tutaj w hodowli u kolegów Łukasza i Zygmunta Grochockich z Pelplina. Właśnie znajdujemy się na posesji, gdzie znajdują się gołębniki. Tutaj mamy przed sobą kolegę Łukasza i jego za plecami jest gołębnik lotowy. Obok znajduje się gołębnik rozpłodowy, jak również gołębnik na młode. Wszystko to jest zlokalizowane na terenie ogródków działkowych w Pelplinie. A tutaj jeszcze mamy dodatkowo wolierkę, budynek z wolierką i gołębiami rozpłodowymi. Tutaj witamy kolegę Łukasza, który opowie nam trochę o swojej hodowli. Przypomnijmy tylko, że kolega Grochocki jest trzykrotnym mistrzem oddziału Kociewie Stargard Gdański. To jest to oddział o numerze 074. I gołębie właśnie tak jak tutaj wspomnieliśmy na początku, hoduje razem ze swoim tatą, kolegą Zygmuntem. Więcej o hodowli, o gołębiach, o tym co się znajduje w gołębnikach i co się teraz tutaj w gołębnikach dzieje, opowie nam już sam kolega Łukasz. No może najpierw pierwsze pytanie, jak to się zaczęło przygoda ze sportem gołębiarskim? Witam Was przede wszystkim koledzy, jak Krzysztof powiedział, lotuję w oddziale 074 Kociewie, w sekcji Pelplin, gdzie też tu jesteśmy w Pelplinie. Przygoda moja się zaczęła od najmłodszych lat, ojciec hodował gołębie również od dawna, gdzieś od lat 80. Ja sam zacząłem się bardziej profesjonalnie interesować w roku 2000. Po skończeniu studiów w 2006-2007 zacząłem się całkiem zajmować, więcej czasu miałem i tak dalej, więc pozwoliło mi to na prowadzenie hodowli bardziej profesjonalnie i to też od tego roku 2006 pojawiły się coraz większe sukcesy, tak jak kolega Krzysztof wspomniał, również sukcesy mistrzowskie, oddziału czy okręgu. Jak widzicie, tutaj są gołębniki, jak już Krzysztof powiedział, ten tutaj na wprost jest to gołębnik dla wdowców, lecę, jak powiem, metodą wdowieństwa totalną. Obok znajduje się wolierka mniejsza, która oczywiście ma tylko gołębie rozpłodowe, tutaj obok jeszcze znajduje się gołębie młodych, skąd lotuje. No i tak jak było tutaj też wspomniane wcześniej, budynek murowany, gdzie jest podstawowa woliera, no i się również znajdują gołębie rozpłodowe. A powiedz nam trochę właśnie o tych swoich gołębiach rozpłodowych, bo z tego co wiem, to bazujesz głównie na jednej rasie, tak jakby, znaczy, tak? Może nie rasie, bo ras tam jest kilka, ale bazuję, może powiedzieć, na dwóch liniach swojej, którą wyhodowałem tutaj na miejscu, linii tak zwanej mojej misi, gdzie są gołębie sprawdzone i te, i które zdobyły wiele nagród. Przypomnij właśnie, że misia to jest gołąb, który... Jest to gołąb, który w 2008 roku zdobył pierwsze miejsce w kategorii C w Polsce, miał koeficjent 1,78. Zarówno ona, jak i siostra już nieraz stały na wystawach ogólnopolskich i z tej linii mam wiele sióstr, braci, gdzie wyhodowałem mnie jednego już lotnika. I sprawdzają się po prostu. Sprawdzają. Całość, można powiedzieć, tych gołębi, można powiedzieć, że jest wyhodowana na hodowli Faber-Meczyński. Jest to kolega, którego poznałem 16 lat temu, taki młody człowiek, miałem, jak się nie mylę, 16 też lat. Może nie wiem, 16-14. I tam przez wujka w Hamburgu go poznałem i od tego czasu pierwsze gołębie też w 98 roku sprowadziłem i od tego czasu stopniowo, co roku próbowałem, jak była tylko możliwość, wyjechać za granicę do Niemiec i te gołębie tutaj ściągnąć. Na początku oczywiście mamy te podstawowe rasy, starsze jego, czyli tam skupień jest, jego podstawowe Faber-Meczyński gołębie. Później również zaczął nabywać od kolegów z Belgii, wielkich mistrzów Kopmana, Van Dijka, gdzie też te gołębie później od niego, już młode po tych gołębiach, odkupiłem i mam je u siebie. W późniejszych czasach oczywiście kupowałem gołębie od Geringsa, Pluga, Kulariksa, gdzie w zeszłym roku również kilkanaście sztuk sobie sprowadziłem od niego. I tak stopniowo przez te wszystkie lata, gdzie już jest tych lat 12-14, sprowadziłem około 60 gołębi. I z tych gołębi to są moje, że tak powiem, serce, którego tą hodowlę prowadzę. No i uważam, że jest dobrze, a co roku staram się tą hodowlę powiększyć i coś nowego wprowadzić. Coś nowego wprowadzić, tak. To jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że kolega ma o tyle ciężej mu hodować gołębi, gdyż jak wspomniał, jest uczulony na te gołębi i bardzo mało czasu może spędzać bezpośrednio z nimi, gdyż to się na zdrowiu może odbić. Większość tata się zajmuje, tak? Tak, mogę tutaj powiedzieć, że ja to
Oczywiście ta spółka nasza jest bardzo dla jednego i dla drugiego dobra, ponieważ tak jak tu kolega wspomniał, niestety zdrowie nie pozwala mi na bezpośredni kontakt, chociaż się staram, zakładam różne maski, ale alergia połączona z astmą niestety nie pozwala mi na całodzienne, czyli wielogodzinne spędzanie gołębi z gołębiami czasu. I czasu. Ale za to ojciec, zimą to nie, ale okresem letnim, przebywając tutaj, to praktycznie jest z nimi z 12-13 godzin dziennie. I może tutaj tą hodowlę prowadzić. Co owocuje sukcesami, które właśnie odnosicie? Bo Tutaj bardziej się zajmuję taką, można powiedzieć, strategią, różnymi sprawami związanymi z... Ale dzisiaj pokażesz nam mimo troszeczkę chociaż gołębi, tu jakie masz. Ja tak na chwilę mogę wejść, no maski no to nie będziemy zakładać. Nie, to sekundeczkę. Ale na chwilę dobrze. Mogę wejść do gołębi, także jakieś tu możemy gołębie pokazać i ten... No to może przejdziemy teraz. Przejdziemy i coś zobaczymy. No właśnie teraz znajdujemy się w gołębniku, jak już pokazywaliśmy z zewnątrz dla wdowców, to jest gołębnik lotowy. Tu widzimy, jak spędzają zimę. Kolega Łukasz nam tutaj opowie teraz, bo chce nam pokazać najlepszego lotnika swojego, tak? Znaczy najlepszego lotnika w tym roku w okręgu gdańskim, drugiego lotnika rejonu północnego. To który to gołąb jest? Jest to gołąb z roku 2009, gołąb numer 3039, niebieski samczyk. Pozwólcie, że go poszukam. Tak. To nie jest takie proste, jak mówiłem, na co dzień nie jestem z gołębiami. Są, jest dwóch braci, więc na początku mogę się pomylić. Są do siebie identyczni, ze sobą praktycznie identyczni, podobni. A brat ma też takie wyniki dobre? Znaczy już zdobywał czołowe nagrody. To były również pierwsze nagrody z lotu dalekiego, z maratonu. Więc może pozwolę sobie... Kolega już złapał. No to koledzy, tak jak mówiłem, jest ten brat. Brat, a brata też pokażmy, tak? Zobaczmy. Gołąb 30-38. I to jest właśnie, to jest gołąb z tych Fabry Maczyński, tak? Tak, tak. Bezpośrednie rasy się wywodzą nam, jest rasa skupień. Popatrz skrzydełko jeszcze jego. No. A z samiczki o, widzimy. W rodowodzie widzimy tam Wandajka. No i gołębie skrzyżowane z gołębiami Faber Maczyński. Więcej informacji o gołębiach będziemy też na stronie. Pokażemy o sukcesach, o wynikach kolegów. No i mamy brata, gołębia 30-39, tegorocznego lotnika okręgu Gdańsk. 14 wkładem, 14 konkursów. To jest najlepszy w tym roku w okręgu Gdańsk, tak? Tak, i drugi w regionie. O, i to też jest właśnie... Jest identyczne, bo tak, to tak, są tak, dwaj tak. bracia, także tak samo Faber Maczyński, rasa po oryginalnych gołębiach przywiezionych od kolegi Fabra, Ronalda. Proszę bardzo. Nie jest to za duży gołąb, ale to potrafi zrobić. Sam jego wynik świadczy. O, pokażmy skrzydełko jego też, jak to wygląda. O, tu widzimy. Tak. O. Jakieś jeszcze wybitne lotniki masz, które byś chciał nam pokazać? Tak, ale ja w większości wybitne lotniki to mam samiczki. Aha. Które się znajdują w następnym gołębniku. No tam przejdziemy zaraz. Tutaj pokaż kolegom, jak widzimy, wszystko jest na drewnianym ruszcie. Zgadza się. Tu widzimy cele, tak wyglądają. O, i te gołąbki spędzają tutaj zimę. Tak zimują. Dobra. Odpoczywają. Teraz przejdziemy do drugiej części. Teraz znajdujemy się w gołębniku dla wdowych, tak? Wdów, pardon. Teraz w ręku jakiego gołębia trzymasz? Trzymam siostrę mojej ulubienicy, Misi, gołąb 2006 roku 96-48, który w tym roku również był stanął w reprezentacji okręgu gdańskim na ogólnopolskiej wystawie. A z które miejsce tam zajął? W zeszłym roku w kategorii D z koeficjentem 51 zdobył 16 nagrodę. O, tak widzimy, wygląda właśnie skrzydełko. To jest też wszystko na tych gołębiach, tam Misia plus ten Maczyński, tak? Fabry Maczyński. Fabry Maczyński. Także... Tu widzimy pozostałe. Tu może mogę jeszcze dodać, że gołąb wywiązujący Misia i tą samicę, którą mam w ręku, to z jednej strony jest nie Faber Maczyński, jest tam linia jego, ale kupiony u Johanna Kity w Hamburgu. A samiczka została sprezentowana od kolegi Adama Marszałkowskiego z naszego oddziału. Gołębie się wywodzą od
hodowcy z Niemiec, Hansa Klasa. O, widzimy tego gołąbka? Tak. To jest, na tym gojemniku jeszcze jest wiele innych sióstr, które zdobywają wiele konkursów i szybkich, i wiele nagród. Tu jest samiczka 2009. O, tu ją widzimy. Siedząca. Tak, ciemno, taka nakrapiana. Trzecim lotnikiem oddziału w lotach maratońskich. To było 11 konkursów. Tutaj jest jeszcze niebieska samiczka, siedząca tutaj. No, a proszę, może troszeczkę. O, tak. To jest 2009 roku. 2009, tak. 24 końcówkę ma. Tak, 30-24. Tak. To była również, już nie pamiętam, może już tych konkursów, ale 10 na pewno w tym roku. O, także widzimy, jak tutaj gołąbki spędzają zimę. Podobnie jak w tamtym gołąbniku dla wdowców. Jest wszystko na drewnianym ruszcie. O, i gołąbki tak sobie siedzą. Teraz może przejdziemy do kolejnego gołębnika. O, i tak właśnie wygląda gołębnik rozpłodowy. To jest wolierka ta, którą widzieliśmy na zewnątrz, jako rozpłodowych gołębi pokazana. Z wolierą zewnętrzną. No tak, mogą gołębie swobodnie wyjść. Przebywają. Tu widzimy cele. To ile masz gołębi w rozpłodzie? Łącznie 64 sztuki. W rozpłodzie, ale to w tym gołębniku i w tym drugim razem, tak? Tak, łącznie razem. O. A kiedy przystępujesz do parowania? W tym roku planuję na koniec lutego, jeżeli tutaj pogoda pozwoli, ja na siłę nie będę parował. No, mrozy na razie są olbrzymie. Mrozy i tak dalej, więc jeżeli się pogoda pojawi, rozpocznę proces parowania. O, tutaj widzimy, jak gołąbki spędzają. Tutaj jest brat, który również pochodzi, już emeryturę otrzymał. Tu mamy tego gołąbka. To jest brat z którego gołębia? Misi, tej gołębi samicy, które miałem przed chwilą w ręku. Od tego roku jest na emeryturze. W tym roku również był na wystawie ogólnopolskiej w kategorii A z wynikiem, który nie zajął niestety w sporcie nagrody, ale w standardzie otrzymał 6. nagrodę. Dobrze. A tutaj masz samce, tak? Tak, to są te same samce. Samce, a samiczki są w tym drugim. Samiczki są w tej chwili w ostatnim gołębniku. Dobrze, to sobie popatrzymy. A mi się nam pokażesz za chwilkę, tak? Pokażę, tak. Dobrze. Teraz znajdujemy się w gołębniku rozpłodowym, gdzie są tylko samice, i kolega Łukasz trzyma w ręku właśnie tą misię, tak? Tak, to jest ten gołąb, który przyniósł mi tyle radości. W 2008 roku był najlepszym gołębiem w Polsce w kategorii C, koszt 1,78. Tu ją widzimy. To z jakich gołębi pochodzi ta misia? Tak jak mówiłem wcześniej, zakupiona u Johana Kity. Gołębi wywodzą się Fabry Medzińskiej. A z drugiej strony gołąb matka była gołębiem podarowanym od kolegi Adama Marszałkowskiego, wywodzący się z gołębi z rasy hodowli Hansa Klasa. Idziemy tutaj. Tak, skrzydełko jej. Mogę tutaj dodać, że nawet z tego roku wychowane 3 młode, 2 gołębie po 6 konkursów na 6 lotów, 1 gołąb, 4 konkursy, i też ten gołąb, jak się nie mylę, nie pamiętam w tej chwili, ale w pierwszej dziesiątce w lotnikach oddziału w Kociewie. Tu widzimy pozostałe gołębie, jak siedzą. O, tu jako szczegóły konstrukcyjne, to mam piękne świetliki wykonane w dachu. Tutaj może tutaj informacja, to nie jest gołębnik rozpłodowy, tylko przez ten czas... dla młodych. Do parowania jest to gołębnik dla gołębi młodych, a w tej chwili przybywają tutaj samiczki. Pokażmy jeszcze ciekawostkę. Tutaj takie kępka wisi różna. Kolega nam powie, co to jest. Ta kępka to są kwiaty lawendy. Kiedyś w latach 90. pierwszy raz wyjechałem, też mnie to zainteresowało. Niemieccy hodowcy powiedzieli, że tutaj uiszczają to w gołębnikach pod sufitem w celu odstraszania piruladów. Piruladów, robaków. I tak samo sprawdza się u siebie tutaj. No, z tego co zauważyłem, to się sprawdza. Stosuję to od lat. Ile tylko zacząłem hodować tam tą lawendę na początku, może 10 lat już, i tych robaków ani piruladów nie ma, albo jest bardzo mało. Także tak widzimy, wygląda wnętrze gołębnika, gdzie się znajdują obecnie samiczki z rozpłodu, a tak normalnie jest gołębnik dla gołębi młodych. Pomimo mrozu widzimy tutaj całą ekipę na posesji, gdzie się znajdują gołębniki w Pelplinie. Tu widzimy kolegę Łukasza w środku, po lewej stronie jest ojciec, pan Zygmunt,
witamy. I tutaj też jako ciekawostkę podajemy, tutaj po sąsiedzku mieszka również kolega Tadeusz Jeszkę, też z tego samego oddziału, który w 2007 roku był trzecim przodownikiem w Polsce. To jak mówi, nie tyle co nawet tutaj odwiedzają się, ale bardzo blisko mieszka, tak? Kolega tutaj gdzie ma posesję swoją? Tutaj obok, tak? 100 metrów. I tak rywala dużego ma kolega tutaj, widzę też tutaj, tak? Konkurujemy ze sobą cały czas. No, ale to jakoś, to wszystko idzie w dobrym kierunku, tak? Bo wyniki są coraz lepsze i można jak się powiedzieć, że to jedne z czołowych tutaj hodowli na terenie oddziału Starogard Gdański Kociewie. O, dziękujemy bardzo. Kolegę Tadeusza Jeszkę też odwiedzimy i też pokażemy coś więcej o jego hodowli, ale może w późniejszym terminie, kiedy puszczą mrozy.